Witajcie. Dzisiaj film o gałce muszkatołowej. W sklepach często możemy dostać mieloną gałkę muszkatołową. Powstaje ona z nasion muszkatołowca korzennego. Tak wyglądają te nasiona. Zawiera błonnik, wapno, żelazo i magnez. Łagodzi zaburzenia oskrzelowe, wzdęcia, bezsenność i dolegliwości reumatyczne. Ma działanie kojące, dlatego można ją znaleźć w kosmetykach. Uznawana jest za afrodyzjak. Ma ostry, lekko gorzkawy smak oraz niezwykły, odświeżający, korzenny zapach. Stosuje się ją zarówno do słodkich, jak i pikantnych potraw. Dodajemy ją do bigosów, laków, zupy fasolowej, mielonych kotletów, dań jajecznych, serów, sosów, np. beszamelowego, dań rybnych, warzyw gotowanych lub marynowanych i dań szpinakowych. Współgra również z jabłkami i pomarańczami, sprawdza się w budyniach i deserach mlecznych. Przyprawiamy nią też ciasta. Poza tym gałka muszkatołowa wzmacnia smak napojów alkoholowych. I jeszcze ciekawostka, moi drodzy. Z ilością dodanej do potrawy gałki muszkatołowej nie wolno przesadzić, ponieważ ma ona silne właściwości halucynogenne, odurzające. Odpowiada za to związek o nazwie mirystycyna, który jest namiastką marihuany. Spożycie od 5 do 15 gram gałki powoduje euforię, zaburzenia świadomości i percepcji, omamy, omdlenia, a później senność i zmęczenie. Te objawy występują dopiero po 2, nawet do 7 godzin od spożycia. I jest to bardzo niebezpieczne, bo osoby oczekujące na halucynogenne skutki gałki muszkatołowej często biorą jej kolejne porcje, a przedawkowanie może prowadzić do ciężkiego delirium, zatrzymania akcji serca, a nawet śmierci. Uzasadnione jest więc twierdzenie, że gałka muszkatołowa to legalny, dostępny dla wszystkich narkotyk. No i jeszcze, moi drodzy, na koniec 100 gram gałki muszkatołowej to około 525 kalorii. Natomiast 5 gram gałki ma około 26 kalorii. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl i zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam i smacznego!